type, but tell me, can you hit it right? 'Cause if I let you in tonight, you better put it da-da-down, da-da-down. Now we do it all the talk, I ain't playing anymore. Witam wszystkie hodowczynie i hodowców. Zapraszam dzisiaj do oglądania filmu z lotu namysłów. Może coś przyleci, nie wiadomo jak to jest, jak to się mówi z lotami. No w każdym bądź razie gołąbków w oddziale poszło 4300 niecałe, włożyło 93 hodowców. Wszyscy nie włożyli, no bo nie, też nie byli przygotowani, nawet niektórzy koledzy dopiero włożą za tydzień, jak to się mówi, nie? Bo takie są czasy. No ja osobiście pierwszy raz w historii włożyłem wszystkie gołębie ze spisu, które poddałem. No to było 154 gołąbki i 60 i udało się wszystkie włożyć, ani jednego jaszczur, ani jednego na podlocie, no nie? Zobaczymy po prostu jak dzisiaj gołąbki przylecą. Lot jest dość wymagający z tego powodu, że gołąbki są wypuszczone o godzinie 6, ale po prostu tak, po południu już troszeczkę w południe będzie padać deszcz. Lot jest wymagający, bo jest pochmurno. Są przelotne deszcze takie w niektórym dniu, no i także wczoraj po deszczu też jest powietrze jest ciężkie, także no myślę, że lot będzie takie po prostu no, dla gołębi niektórych po prostu wymagający i pod wiatr przede wszystkim. Także na pierwszy lot gołębie nie są rozruszane jeszcze, no to troszeczkę będzie ciężko. No, także zapraszam po prostu, no może coś się, może się uda. Z reguły do tej pory na filmach, no to zawsze mi dobrze przyleciały. Nigdy tutaj mówię właśnie też koledze, że nigdy po prostu kamery u mnie jeszcze nie wyłączaliśmy po prostu ze względu, że nie był film pokazany, tylko jeżeli jest nagrywane, to się do tej pory udało w 100%, czy to jest u Krzysia Kosa, czy u Furmana Wiktora, czy z Tornado, to wszystkie filmy w 100% są puszczane rzeczywiście po prostu i wszystkie w 100% się były udane, nie? No i daj Boże po prostu też, żeby teraz się też udało, także zobaczymy, popatrzymy na spokojnie. She found her a replacement. I swear now I can't take it. Knowing somebody's got my baby. And now you ain't around, baby, I can't think. I should've put it down, should've got that ring. 'Cause I can still feel it in the air. See a pretty face, run my fingers through her hair. My life, my sharp, my wife. She left me, I'm tired.
Na obecną chwilę jest gąbków 91, tu w drużynie mojej. Potem jeszcze u córki, nie wiem ile jest, ale ponad 30 na pewno było. To jest godzina 8:09. Pierwszy gołąbek był o godzinie 7:35, 7:36, 7:07. No i dosyć tak gęsto te gołąbki siadały. No widać, że lot jest wymagający, bo jedno, że dzisiaj dosyć pochmurno, a jest lot pod wiatr, także jest to pierwszy lot konkursowy. W oddziale poszło 4300 gołębi, 93 hodowców, no bo część hodowców się tam wycofało. I jeszcze, no jak to się mówi, było trochę przygotowane, także myślę, że to za tydzień też włożą, także pula będzie jeszcze większa. No a tak ogólnie pozytywnie, tam gąbki seryjne są trafione w jednej i drugiej drużynie, bo i 10 tam było 7 już wcześniej, także 10-5 jest i ten, bo jeszcze inne oddziały jakieś lecą, bo idzie bardzo dura grupa szła gołębi, nie? Także serie są dosyć fajnie, tak według konkurencji widać, że gołębie dosyć nam gęsto leciały, nie? A lista, jak się to mówi, pokaże, no nie? Najlepsze loty są, jak są nagrywane loty, no i najlepsze loty są, jak koledzy są po prostu, także a często jest tak, i większość, że zawsze ktoś tam przyjedzie do nas, bo zawsze zapraszamy kolegów jak ten. I tu jest dzisiaj nas też gościł Piotruś Marek z Wielunia, prezes oddziału. No, na locie miałeś pierwszy raz okazję dopiero mu być. Zgadza się, pierwszy raz do Modbyszka, każde wrażenie super, gołębie siadały, rewelacja. Szczególnie, że miałem po drodze, widziałem, jakie warunki były. Dosyć deszczowo, mokro, powietrze było ciężkie, gołębie naprawdę miały niby mało kilometrów, ale jednak nawet dosyć ciężko, bo powietrze było tam trudne, ale z Byszka gołębie naprawdę spisały się, rewelacja. Tam do roku też trochę gębi ode mnie masz, no to mam dużo gołębi było, od Byszka, nie? Też, dużo gołębi w rozpłodzie jest, trochę gołębi do lotu, wiadomo jest, od siebie musi być od siebie, ale te najlepsze, po których są, to... Ale mało, tak ogólnie procentowo zgubile, żeby nie? Tam kilka sztuk. Kilka sztuk zginęło z tych gołębi rozpłodowych, wiadomo, trochę większy odsiew był, bo to jeszcze człowiek nie ma takiego zgrania, nie wie co z czym złożyć, ale na pierwszy, na ten pucharowe jest miejsce, nie? No jest, sekcja jest pierwsza, w oddziele to było bardzo wysoko, pierwsza na piątka była, byłoby lepiej, ale to nie jest. Pochwal się, co tam zrobiłeś tak super. No, no co, no przestrzegam hodowcy, żeby dobrze podpinali anteny, bo można przepuścić trochę gołębi. Siadło 90, odbiło się 60, drugi lot też był tam problem, bo byliśmy z żoną na weselu, pozdrawiam żonę i syna. Wiadomo, zerwaliśmy się szybko z wesela, wsadka, zapomnieliśmy klatki jednej odbić, gołębie poleciały sobie tak, powiem, na dziko, ale siadły czołowo też. Do klasy 19 gołębi, 16 konkursów poszło bokie, z przestrzegiem hodowców, szczególnie młodych, ambitnych takich. I trzeci raz coś jedno zabiorę, pamiętam już co, ale też jeszcze coś. W czwartym locie, bo problem był w stanie tych gołębi, to nie po lotach mniej, wziąłem mniej karmy. Wziąłem sobie troszkę mniej karmy i brakło tej karmy, dobierałem karmę. Wiadomo, jak się dobiera karmę, to już taka gołębie nie lepną, no i też... Dlatego koledze, dwa worki więcej kupić, a nie żeby jeden worek brakło. Cztery. Lepiej zostanie i zasadzi sobie później to na jesień do rozpłodu, niż... Zmiana karmy już jest gorsza. Ale ogólnie powiem tak, no wiadomo, są gołębie i od Byszka, są też od innych hodowców, bo nie mogą powiedzieć, że tylko od Byszka, no bo są też z innych hodowli, ale nie bazujemy teraz na gołębiach od Byszka, jakąś tam...
przyszłość. Mam nadzieję, że to będzie tym razem, tak się spodziewam. W tym roku też dosyć sobie dobrze radzą i na treningach. Wiadomo, rok mam dopiero za tydzień, to czas pokaże, co będzie z tego. Ale myślę, że będzie to. Pozdrawiam wszystkich hodowców, dobry lot. Także mamy godzinę 8:50, gołąbków jest 112 odbitych. Serie myślę, że dosyć fajnie trafione, bo 10-5 jest bardzo szybko, 5-3 też. Tam u drużyny po prostu córki tak samo po prostu jest, aż 10-7 było bardzo szybko. Także z lotu jesteśmy zadowoleni. Tak jak przypuszczałem, lot był wymagający, bo lot był pod wiatr, ale tak według konkurencji, no to większość tych telefonów, co tutaj ten, no to jest bardzo dobrze. Wiadomo, że tam mogą pojedyncze gołębie też wyskoczyć niektórym. Tam Krystian Nowak miał bardzo dobrze też. Tak pozostali, no to tak po prostu widziałem, że to jest duża różnica po prostu, nie? Także no, ale trzeba poczekać na listę, bo też wiadomo, że nieraz lot komuś jeszcze podejdzie innemu, nie? A konkurencja u nas w wodzie jest bardzo duża, także tutaj jest nieprzewidywalne po prostu, kto odbije i jest dużo chłopaków bardzo dobrych, nie? Którzy się starają. Są to też dużo młodych hodowców, nie? Tacy po prostu głodni sukcesów, bardzo mocno się przygotowujący. Ten bardziej ten początek sezonu, no to oni są, no bardzo mocno się awansują, angażują się bardzo mocno po prostu, bo to no, młodzież po prostu jest zawsze wiadomo, że bardziej ambitniejsza, no nie? No, w oddziele, także teraz no, nie ma tych 5 tysięcy, ale po prostu myślę, że za tydzień już będzie, bo wszyscy włożą, to już będzie jeszcze więcej, nie? No, ale tutaj no, już Tomek Klimek mi też dzwonił, że dzisiaj też mieli lot właśnie, nie? To też bardzo fajnie, bo tam coś 16 siadło w 3 minuty i tam między innymi też właśnie z tego 105, on tam ma ileś tych gołębi, to tam dużo gołębi właśnie pode mnie właśnie już mi tutaj pochwalił się, także no, myślę, że hodowcy coś tam mają gołębi, bo już są pierwsze zgłoszenia, że już w tym roku też są zadowoleni, także. A po młodych w tym roku widać, że tylko jest też kilka, ale młodych nie ma, wszystko na bieżąco, po prostu aż no, dopiero już za 10 dni już nowy po lotnikach będą, no ale tak to jest zainteresowanie bardzo duże po prostu, nie? Jeszcze takiego nie było jak w tym roku, nie? A to się przekłada z ostatnich 2 lat, no, nie? Że są zadowoleni, nie? Także dla nas lot udany, jakieś tam jeszcze troszeczkę brakuje gołąbków, ale to bardziej taki jeszcze daleki dystans, jednak daleki dystans się lekko wolniej, po prostu gołębie siada też szybsze po prostu, nie? Te gołębie po prostu szybsze siadły, choć kilka gołębi takich czołowych również po prostu zawaliła. Bo takich około 5 gołębi, co są u nas bardzo szybkie, na niej żeśmy liczyli, no to jednak po prostu przyleciały troszeczkę później. Nie wiadomo z jakiego powodu, może się zderzyły z jakim oddziałem, ale po prostu w każdym bądź razie ważne, że przyleciały tylko troszeczkę później. Także dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich. Dobry lot.